Kochani, witam serdecznie. Cieszę się bardzo, że mogę być. Ho! Już nie pamiętam, kiedy tu byłem. Powiem szczerze, już sporo. Na starym miejscu tam. Tak, na starym miejscu, tak. Na starym miejscu jeszcze. To było naprawdę ciuki trochę. W tym wieku, tak. Nie jest jeszcze źle. Kochani, otwórzmy nasze słowa Boże na tekście, który jest przewodni. I później też doświadczenia opowiem niesamowite, jakie Bóg po prostu działa. Jest to list do Efezjan. Otwórzmy list do Efezjan. I tam piąty rozdział od 14 wersetu, troszeczkę szerzej jakby to przeczytamy. Od 14 wersetu i dalsze. I wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje cię Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, co jest wolą pańską. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Bogu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Wiecie, w myśl jest taka w skrótem, bo nie chcę mówić tu mini kazania. Co się ujawnia jest światłem. Zobaczcie, to jest niesamowite, że jak przychodzimy innym głosić Ewangelię, to Bóg chce nas przeszyć najpierw światłem, żeby wszystko było w nas jawne. Żebyśmy sami mogli zobaczyć swój stan. Żebyśmy coś nie ukrywali, bo jeżeli coś ukrywamy i idziemy do ludzi, wiecie, to oni to w końcu zobaczą. Że pewne rzeczy nie są tak. Mówimy tak, a jest tak. I wtedy oni patrzą tak jak dziecko. Dziecko, wiecie, też widzi u rodziców. Jeżeli rodzic mówi tak, a robi co innego, to jak myślicie, jaki efekt będzie? No żaden, prawda? Bo to dziecko widzi, okej, się uczy. No dobra, piękne słowa, prawda? Ale życie jest, nie jest odzwierciedleniem tego. I dlatego wszystko się, co ujawnia, zobaczcie, w Chrystusie jest to niesamowite. Widzicie, na Facebooku taki, na forum ADS właśnie czytałem taki wiersz, a chyba anonim, bo nie był autora. Co byś zrobił, jak Jezus? Czy byś tak samo go gościł, gdyby się okazało, że przychodzi do ciebie do domu Jezus? Czy byś oglądał te same filmy? Czy byś, nie wiem, tych samych znajomych miał? Czy byś się zachowywał tak samo, słuchał takiej samej muzyki przy Jezusie, jak robisz to teraz? Czy byś? Gdyby On rzeczywiście był, patrzył na ciebie. Wiecie, faktycznie dający do myślenia mocno i pokazujący, że właśnie Bóg chce, żeby wszystko było jawne. I dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, mamy być mądrzy, dlatego, że co? Jakie są dni? Właśnie. Co to znaczy złe dni? To znaczy, że zło by się wydawało triumfuje, prawda? By się wydawało, że triumfuje. Więc te dni są faktycznie złe i widzimy, że coraz gorsze są. Widzimy, jak się wypełniają proroctwa, prawda, na naszych oczach. Widzimy ruchy, co się dzieje w świecie. To wszystko, co Biblia mówi, zaczyna mieć realne kształty. Nie będę wspominał, nie będę o tym mówił, bo tutaj nie czas na to. Ale ciekawe jeszcze dalej. Zobaczcie, mamy rozumieć, jaka jest wola Pańska. A jaka jest wola Pańska? Na pewno zbawić każdego człowieka, prawda? No to tak ogólnikowo. Ale czy wiesz, jaka jest wola Pańska w stosunku do ciebie? Czy wiesz? Wiemy. Na pewno wszyscy? Na pewno wszyscy wiemy. No to czego jest tak źle, jak jest tak dobrze? Mogę zapytać. Czy na pewno wiemy, jaka jest wola Pańska? Czy na pewno wszystko poddajemy Bogu? Uczymy się poddawać, wiecie, bo nikt nie jest doskonały i tu ja nie mówię o jakiejś nagle doskonałości, ale poddawaniu Bogu, szukaniu Jego woli w naszym życiu. I nie upijajcie się winem. Wiecie, ja ten fragment odebrałem, nie upijajcie się winem. Owszem, można to wziąć, to wino fizyczne, prawda, żeby nie upijać się, żeby mieć trzeźwy umysł. Ale jest jeszcze jedno wino, nie fizyczne. Wiecie jakie? Samozadowolenia, samowystarczalności. To jest wino. Wtedy, kiedy mi jest tak dobrze, tak mi się wydaje, taki jestem samowystarczalny, taki, no jestem fajny, prawda, taki duchowo się, no wszystko jest dobrze. I wtedy co?
Ale tu pisze, ono powoduje rozwiązłość. Jaką rozwiązłość? No bo sprzęga mnie z czym? Dokładnie. Dokładnie. Tak. Samozadowolenie powoduje, że ja jestem... No ja nic wielce nie muszę robić, prawda? Ja jestem już zbawiony, wszystko jest fajnie, wszystko jest super. Nie ma problemu mojej grzesznej natury, nie ma problemu wielkiego boju, nie ma innych rzeczy. No, są jakieś problemy, ale to może innych ludzi tyczy, prawda? Nie mnie. Nie, to tyczy każdego z nas. Bo problem w tym, że Biblia mówi, że każdy z nas jest ułomny. Czy ktoś może powiedzieć, że jest doskonały? Ktoś się odważy powiedzieć, że jest doskonały? Choć nieraz, wiecie, nie mówimy tego werbalnie, ale nieraz nam się może wydawać. Właśnie samozadowolenie, to wino powoduje, że nam się jakby wydaje, że jesteśmy, chociaż niby wiemy teoretycznie, że nie jesteśmy, ale nam się wydaje, że jesteśmy. Że właśnie jest tak fajnie. A wiecie, co się dzieje? Powiem wam film ogólnie amerykański, kiedyś, kiedy zapora tama miała pęknąć. I ten policjant jeździł i ludziom mówił. Mówi, ludzie, wyjdźcie stąd. Opuszczajcie to miejsce, bo ta zapora jej nie wytrzyma. Ona już jest pęknięcie. Ludzie patrzyli na nie. Aha, no coś sobie mówię, może tam przesadzam, może jakieś tam. I wiecie, i kiedy to się stało, no to wiadomo, że ci, którzy wyszli, a mało takich było, większość została. To samo można powiedzieć, nie wiem, czyście oglądali film Johna Baniana, zekranizowana jego powieść Wędrówka pielgrzyma. Tam też jest człowiek pokazany, który z miasta zagłady ma wyjść. O tak to jest alegorycznie przedstawione. Miasto zagłady i musi opuścić nawet żony i dzieci. Bo po prostu no nie da się inaczej. Chociaż chce, żeby oni poszli z nim, no ale oni nie chcą. Więc on wie, że ma opuścić. Bo sama nazwa tego miasta zagłada, prawda? Sama nazwa właśnie, to jest tak przedstawione. Że to się zakończy wszystko. Ja wiem, to nie są rzeczy może przyjemne, ale Bóg chce dotknąć nas właśnie, żebyśmy mogli rzeczywiście coraz bliżej być Boga. I zobaczcie, jak my mamy rozmawiać ze sobą. Słuchajcie, taki tekst. No ktoś powie, no jakiś fanatyzm, prawda? Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe. Jak to można rozmawiać przez psalmy, przez pieśni duchowe? No to jakiś fanatyzm, no po prostu tylko mają w głowie jedno, prawda? I nie, jeżeli człowiek się zbliża do Jezusa, wiecie, to coraz bardziej chce z Nim być, chce żyć, chce mówić o Nim. Po prostu jest to normalne. Ja nie mówię, że w każdej sekundzie życia. Ja nie mówię w tym, ale wszystko, całe życie wtedy nawiązuje. Wiecie, jak kiedyś ktoś mi się zapytał, wiesz co, możesz mi mówić, ale nie mów mi o Jezusie. A ja mówię, wiesz co, no to mam problem. Mówię, bo moim życiem jest Jezus i moje doświadczenia są związane z Jezusem, więc jak ja mam nie mówić o Jezusie, znaczy ja nie chcę epatować oczywiście komuś na siłę coś, wiecie, bo jestem daleki od tego, ale no to wiecie, wiesz co, to ja mam problem. No bo ja nie będę mówił w takim razie. No to po prostu muszę zamilczeć, no. No bo ja nie chcę ciebie przekonywać, narzucać ci, tylko po prostu opowiadam moje życie. No a że z moim życiem jest związany Jezus, no to ja opowiadam doświadczenia z Nim. No ale wiecie, tak to jest. To tak jak ewangeliście naszemu Alejandro Bujonowi, też przyszedł miliarder i powiedział, wiesz, mam pustkę, zdobyłem pieniądz, wszystko, ale ja mam pustkę dalej. A ja być szczęśliwy, miliardy zdobyłem, takie pieniądze. Już mi się wydawało, że ja będę szczęśliwy, wszystko, a tu nic. Ale nie mów mi nic o Jezusie. No to kto miał mu pomóc? Ja tylko Jezus może mu pomóc. No. No to powiedzcie, kto miał mu pomóc? No po prostu trudno, bo odszedł dalej z pustką. No bo tylko Jezus może pomóc. No i, a on nie chciał oczywiście słuchać. No oczywiście ten uszanował to, no ale powiedział pewnie mu, nie wiem jak tam rozmowa trwała. Ale wiecie, tak kończąc ten wywód, powiem wam, że tak, rzeczywiście jest walka. Bóg mnie uczy w tej walce, jeszcze powiem wam, uczy mnie, co znaczy prowadzić ludzi. Co znaczy być ojcem duchowym. Bo tego mnie uczy Bóg. Ostatnio mocno mi to pokazuje, że mam dzieci. Nawet jedna osoba powiedziała, że chciałaby być moim Julii dzieckiem. Wiecie, pokazuję się sobie. No i mam taką sytuację. Mówiłem to w apelu właśnie o dzieciach, które Bóg mi daje. Nie miałem fizycznych dzieci, ale Bóg mi daje duchowe dzieci. I powiem wam, że rzeczywiście to też jest niesamowita, wiecie, opieka, jeżeli Bóg nam stawia osobę. Nam się nieraz wydaje, że przekazanie Ewangelii to jest tylko powiedzenie komuś jakichś tam zasad tego, no Biblia mówi to, to, to i papa. Prawda? No bo przecież przekazałem wszystko już to, co trzeba. Naprawdę? A wiesz, że masz przekazać swoim życiem, jak chodzić z Jezusem.
wiecie, prawdy biblijne to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jak ty masz chodzić z tym Jezusem. Wiesz, czy twoje chodzenie z Jezusem jest właśnie takie. I on wtedy, człowiek się uczy, prawda? Jak uczysz dziecko małe, które raczkuje? Też uczysz chodzić, prawda? Co, powiesz, masz 2 latka, zasuwaj. No, sam, zasuwaj. Sam się nauczysz, co ci będę wyglądał. No, wszystko jest już, wszystko powinieneś wiedzieć. No przecież tak nikt nie zareaguje, prawda? Bo to jakaś komedia by była. Natomiast dziecko pomału się uczy, tak samo jest duchowo. Dlatego jeżeli Bóg nam stawia osoby na drodze, że mamy się nimi w jakiś sposób przekazać im Ewangelię, to pamiętajmy, to nie jest tylko to, że ja z nim postuduję Biblię. Nie. Ja z nim mam przejść, jeżeli on stawia gdzieś bliżej. Wiecie, ja mam dzieci różne, bo mam kilometrami, więc tylko przez telefon nieraz rozmawiam. Nawet pracy. Bóg daje mi taką możliwość. Wiecie, że nieraz wiszę na tym telefonie, jak tylko mam możliwość, ale rozmawiam z jednym czy z drugim. Różnie jest. Różnymi dziećmi. Opowiem wam jedno doświadczenie, tak może 2 doświadczenia, więcej jest ich, ale jedno to Asia. Sandomierza zadzwoniła kiedyś do mnie i powiedziała, czy są nabożeństwa. Ja mówię, no są normalnie, ale nie było teraz. Ja mówię, tak, bo było odwołane, bo chrzest był w Rzeszowie. Mówię, a. I mówi, wiesz, bo Bóg mnie przekonał, w czerwcu się chrzciła w kościele zborów chrystusowych w Sandomierzu. Bóg ją przekonał, że szabat jest świętym dniem. Bóg ją przekonał. No i zaczęliśmy rozmawiać. Ja mówię, słuchaj, dobra, to się umówimy. Raz się spotkaliśmy, porozmawialiśmy, wiecie, i ja czułem wewnętrznie później, że mam się za nią modlić. Tak, później było tak. Wpadła w objęcia jakiejś tam sekty, ale na chwilę, powiem wam, dosłownie. To była jakaś Amilite, czy jak to się nazywa, jakieś dziwne, jakieś proroka mają, którego nie pokazują wcale, bo niby nie, bo ktoś by ich zabił, tę osobę. Wiecie, jakieś różne takie dziwne rzeczy. I ona tam była na chwilę, zobaczyła, co się dzieje, że klątwy rzucają, że takie rzeczy po prostu i... Ale wiecie, miałem wewnętrznie módl się za to dziecko. Nieważne, co ona robi. No mogłem mieć zniechęcony i powiedzieć, no a matko, jak już tak chce iść tam gdzieś, to niech chodzi, prawda? Ale modliłem się, ja jej napisałem nawet, słuchaj, czuję wewnętrznie, że Bóg mi się postawił, że, no bo i nawet fizycznie mogłaby być moim dzieckiem, teoretycznie, bo tam nas po 20 jest. I powiem wam, że ciekawa rzecz, modliłem się i wyszła stamtąd, później otworzyła oczy, później znów padła w jeszcze co innego. Wiecie, i było takie jakby, i ciągle Bóg mi powiedział, módl się. I w końcu przyszła. Jeszcze wróciła, jeszcze raz tam do kościoła tamtego, chociaż widziała, już wtedy rozmawiałem z nią, widziała Ewangelię sukcesu i wtedy, kiedy z nią rozmawiałem, to jedno spotkanie mieliśmy, ona powiedziała, ty mi mówisz prawdziwą Ewangelię. Ona tak. I daj mi drogę do Chrystusa, przeczytała i mi napisała, słuchaj, tu jest Ewangelia. Ja mówię, chwała Bogu, że cieszę się, że tak podmujesz. I mieliśmy spotkanie już jedno teraz, drugie, ona sama. Daj jej czas, wiecie? Nie, to jest dzieło Boga. To nie ja mam na tej osobie, niech ona sama że chce się spotkać. Teraz chciała się spotkać, ale no niestety nie wyrobiłem się w czwartek z tym wszystkim i nie było możliwości. Ale powiedziałem jak najbardziej, dalej ma chęć spotykania się, rozmawiania o Bogu, o życiu. To jest jedna osoba. Druga jest za granicą, która ma też poważne problemy. Taka Basia mi wtedy ją przekazała. No. I powiem wam, że niesamowita rzecz, że mam z nią kontakt, też jest Asia, akurat też jest imię Asia. I rozmawiamy i ona co jakiś czas dzwoni, chce kupić telefon już, żebyśmy mogli mieć kontakt i powiedziałem, żebyśmy studiowali Słowo, bo ona bardzo chce studiować Słowo Boże. I wiecie, to są osoby takie szczere, że kiedy pewną rzecz powiedziałem, mówię, słuchaj, żyjesz na przykład tak, nie tak, to jest złe. Ona powiedziała, ja chcę to zostawić. I zostawiła to. I to jest cudowne, wiecie, i to jest, pokazuje, że to nie są emocje jakichś tych ludzi, że to nie jest oparte na jakichś tam, wiecie, jakichś tylko pięknych, wydumanych jakichś emocjach, tak, wzlotach, a później wszystko mija. Nie. To jest konkretne pójście za Bogiem, chcenie pójść za Bogiem. Wiecie, Asia ta pierwsza stanowiła mi napisała, ja chcę być oblubienicą Jezusa, wiecie, tak mi napisała. Mówi, chcę być z Nim. Wiecie, to jest najcudowniejsze. Jak ja doczytam, to mnie tak buduje i wiele innych jeszcze mógłbym tu opowiadać, nie ma czasu na to, ale powiem wam jedno, że wszystkie te dzieci jeszcze mam w Radomiu, też dwie osoby, jest to takie małżeństwo, Krzysiek i Swieta. Krzysiek najpierw zaczął poznawać Ewangelię i powiem wam jeszcze o tym przypadku. To było takie zaskakujące. Miałem tam kazanie i powiem wam, że po kazaniu przyszedł tak gdzieś, on ma 35 lat. Podchodzi do mnie i mówi, słuchaj, zanim wyjdę, muszę cię uściskać.
Ja byłem dwa razy może na nabożeństwie, drugi raz albo trzeci. Muszę cię uściskać. Wiecie, było to dla mnie takie bardzo pozytywne zaskoczenie. Taka reakcja. Uściskaliśmy się, on wyszedł. No i później nie mieliśmy kontaktu, bo on pojechał za granicę znów pracować. Ja też tam nie jeździłem, no bo tam czasami bywam tylko. No i powiem wam, że on się chciał później ze mną kontakt nawiązać, bo jak mu się zostawiłem, on wziął ten telefon i zaczęliśmy rozmawiać. Później ja pojechałem tam i się okazało, że święta jego żona Anka też zaczęła czytać Słowo Boże. Mało tego, w jej pracy, wiecie, bo ona jest taką osobą dosyć taką komunikatywną i dosyć tak mówi otwarcie, wiecie, o pewnych rzeczach, nawet szefowej w pracy, że jak coś tego, to ona powie wprost. To nie ma tak, że ona się boi, że wiecie, a co ona pomyśli, albo że ją wyrzuci z pracy. Nie. Oczywiście z szacunkiem, ale powie. I była taka sytuacja, że te dziewczyny nie miały, tam uważają jakoś no, tak pozytywnie i też zaczęło parę, mówiła, zaczęły studiować Słowo Boże. Że chwała Bogu. Ewangelia idzie w ten sposób i będzie szła. I dlatego to przekazuje, że pamiętajmy, jeżeli Bóg postawi na drodze kogoś, to znaczy, że mamy się w jakiś sposób zaopiekować. Módlmy się, w jaki sposób? Żebyśmy mogli być ojcami duchowymi matkami dla tej osoby. Żeby to nie było tylko na zasadzie jakichś no, paratekstów, coś tam i to by było na tyle. Pamiętajmy, bo te osoby potrzebują rozmowy, potrzebują kontaktować się, mówienia, doradzania. Ja to mam na cały czas i coraz mocniej zaczynam to rozumieć, wiecie? Zaczynam rozumieć słowa Pawła, który pisał, że zrodziłem was jak dzieci. Prawda? Zaczynam rozumieć, co to w ogóle znaczy. Wiecie, ja nie mówię, że jeszcze wszystko rozumiem, ale zaczynam rozumieć. I chwała Bogu za to, niech będzie. Amen.